Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na ścieżce rowerowej po dawnym torze kolejki wąskotorowej, która prowadziła z Rymania do Gryfic. A teraz można tą drogą, ścieżką rowerową, dojechać nad jezioro Popiel i do dębu Bogusław. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu, żeby Państwu pokazać również ciekawe drzewa, park i że można sobie, tutaj jest miejsce, żeby na chwilę odpocząć. Jest piękna tablica, która pokazuje ścieżki rowerowe w naszym powiecie. Jesteśmy najbardziej tutaj wysuniętym miejscu na południe naszego powiatu, a więc końcówka już tej ścieżki rowerowej, która prowadzi nad jezioro Popiel i do dębu Bogusław. A mamy tutaj również informacje o naszych gminach, gminie Gościno, o gminie Karlino, gmina Rymań, Siemyśl, a więc również pokazany jest przebieg tych ścieżek rowerowych, a jednocześnie pokazane są również pomniki przyrody. Także zapraszam do obejrzenia, a teraz chciałbym pokazać z drugiej strony park i parę ciekawych drzew. Proszę popatrzeć, że aleja tutaj prowadzi aleja lipowa. Lipy są potężne. Prowadzi do S6. Oczywiście szóstka w nowej swojej trasie będzie omijała ten teren, ale my tutaj możemy sobie przyjechać również rowerami. Zapraszam do największego drzewa w tym parku tutaj, który rośnie obok, jest to dąb. I proszę popatrzeć, potężny dąb, ma 6 metrów i 10 centymetrów obwodu na wysokości pierśnicy. Jest uznany za pomnik przyrody. Widzimy tutaj tabliczkę, ale tabliczka umieszczona zbyt nisko i ktoś już tutaj próbował ją zniszczyć. No, komuś przeszkadzała. Brak szacunku zarówno do tego wiekowego dębu, jak i do pomnika przyrody, jak i również do godła, które jest również jest to godło naszego państwa, a więc nieładnie się ktoś tutaj zachował. Natomiast proszę popatrzeć na to drzewo. Po pierwsze ma potężne, jest niskie, ono rosło tutaj w dobrych warunkach, a więc pień jest tutaj ogromny, ale rósł przecież tutaj, jeżeli ma potężne konary, proszę popatrzeć, na boki, we wszystkich kierunkach. No, jeden konar został tutaj obcięty wcześniej, natomiast drzewo jest bardzo wysokie w sumie. Pień jest niski, ale drzewo poprzez swoje konary jest wielkie. Ponad 20 metrów ma szerokość korony, a myślę, że około 30 metrów ma wysokość całego drzewa. I drzewo pokryte, proszę popatrzeć, bluszczem. I wszystkie drzewa, które tutaj wokół rosną, a mamy je, przede wszystkim najwięcej jest lip tutaj, jest parę świerków, sosna rośnie, a tutaj obok mamy całą aleję szpaler kasztanowców i lip. Czyli powstała taka piękna aleja złożona z tych drzew. Warto tutaj skręcić sobie z tej szosy S6, czy przyjeżdżając rowerem obejrzeć sobie ten piękny park. A ja zapraszam do następnych drzew w gminie Rymań. Kolejny dąb w gminie Rymań, w samym centrum, niedaleko kościoła, na prywatnej posesji. Duży, 24 metry, ma szerokość korony,
Dom ma 4 metry obwodu na wysokości pierśnicy, a więc jest potężny i bardzo ładny, ładnie zachowany. Właściciele wyrażają zgodę, żeby uznać go za pomnik przyrody i również wymyślili imię. Myślę, na razie nie zdradzę, myślę, że będziemy tutaj na wiosnę, na uroczystości nadania mu imienia i postawienia tabliczki. Także cieszę się, że na kolejnej prywatnej posesji będzie pomnik przyrody, którym właściciele będą się opiekowali. Ja zapraszam do gminy Rymań. Jest tutaj jeszcze więcej ciekawostek, które w przyszłości pokażemy. Zapraszam za tydzień.